Okay, Nicola, sounds good. I'm down. I'm down. I can challenge him to a match. Just for you, Nicola. Sorry. Are you guys even, do you even know him? Mods, be ready. Mods are not ready for this. Nie no, liczę widzowie, że na tyle jesteście dojrzali i tyle rzeczy się zmieniło, że nie ma co od razu pejoratywnie do tego podchodzić. Nemo is interested. Okay, Nicola, do we play today? Okay, I can pick the time control and odds. Oh, why do I don't need odds, Nicola. You probably don't know, but I played with Nemo so many games like 2 years ago, maybe 3 years ago, 3 years ago. And in many games I had chances. I mean, she is much better. That's a fact. But for an example, when we were playing 10 games, I won half of those. Best of $500 bounty? Is he asking for odds or just flat out match? Because I am interested. Oh my god. I don't know, I've played him with odds before. He's asked for odds in the past. Ale chat, behave yourself. Nie trolujemy u Nemo. Nie wchodzimy. Wiecie, inna mentalność. Dawno nie było kontaktu. Zobaczymy, może się coś zmieniło. Naprawdę będę sypał banhamery i nie będzie, jeżeli zobaczę na innym czacie. Bo potem ja jestem oceniany przez pryzmat widzów. Pamiętajcie, to jest zawsze plus, że jeżeli ktoś z zagranicy się odzywa do content, a mogę wam zlikować, że ostatnio Ameryka do mnie regularnie pisała o różne sprawy. I would prefer to play with no odds. I don't know what his rating is. I feel like it's only fair after all this time that we face on the battlefield. 2400 na bulecie, a na blicu 2400 też. 2400 na blicu, a ile ja miałem teraz? Ja dawno nie grałem bliców, ja to już chyba wolę bulety. Ja mam na blicu 2400, no mam prawie taki sam ranking jak ona, ale nie grałem w ogóle. So my final offer is 5 games 1 plus 0 and 5 games 3 plus 0. No odds. Okay, that sounds good to me. I'm in. Sold. Thank you, Nicola, for gifting sub for Nemo. Wait, I forgot Nemo name. She's like 4 letters. Four letters first name and 4 letters second. I mean, no, nazwisko. Kizio. Okay, Kizio, Shizio. Shuza. Kiza. Shuza. Okay, 5 games. 1 plus 0 and 5 games, 3 plus 0 in is a go. No, that's 100 bounty. That's very kind you give such a great bounty. Thank you, Nicola. Okay, I'm waiting for the invite. Pamiętajcie widzowie, żadnych podtekstów. Ja mam dziewczynę, ona ma dziewczynę, ona ma chłopaka. Moim celem jest tylko i wyłącznie pokonać ją w szachy. Jak będzie cringe na czacie, banuję, nie żartuję. Behave yourself po prostu. Ona w ogóle wie, że gracie? Ona ma wyjebane i zaczęła kolejną grę? Mnie możecie wyzywać od kretozy i tak dalej. To, co się dzieje na tym czacie, to zostaje na tym czacie. Po prostu chodzi o to, żeby nie cringe'ować tam, bo Polska wtedy traci w oczach Ameryki oraz generalnie zagranicznych streamerów. Tell Kret that I will be ready after this game. Nemo Czesko, my dear, jest Nemsko. Okay,
I have her in friends, I guess. Oh, not really. Or I have, okay, I have an idea. I'll send her invite to play on Discord. Hi, good luck. There is a link. Dobra. I sent her a game invite on Discord. I don't want to leak the chesscom link, so that's why I changed the scene. A scene to grzech. Nie. Dobra, bo mnie stresujecie jakimiś głupotami, które nie mają żadnego znaczenia na chwilę obecną. Okay, so we're gonna be challenging Krecik for the first time in a very long time. It's just going to be 10 games. Okay, that makes sense. That makes more sense. I was like, wait, that doesn't make sense. Okay, that makes a lot more sense. Thank you, guys. So it's 5 games of 3 minutes, 5 games of 1, and we're gonna be playing against Krecik. It's been a very long time since we've played. Polska Grom is back. Let's go. Czemu partia porzucona? Rewanż. A, zła scena. Dobra. A, zaczynamy od 3 plus 0. No dobra. Halloween Gambit, let's go. Oh, I forgot he plays this fucking line. Hej, cofnęła się na to pole, że już mam dobrą pozę. Here, you can have the knight back. I don't want it. I don't want to deal with any of this. I hate the Halloween Gambit. I hate gambits. I forget that this means gambit or whatever in Polish. I forgot that's his whole thing, that he plays gambits. Ah, okay, I'm gonna swap all my openings, because I do not like playing gambits. I'm the opposite. Mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, że jeżeli przegrasz na tą atencjuszkę, to pompujesz ponton i tracisz obywatelstwo? Nie no, aż tak? Well, what does Ostre de Beauty mean? It meant something along the line. I thought he explained that to me once. It was like something along the lines of sharp openings, thank you. Okej, atakujemy dosłownie wszystko. Tu. Dobra, tu se zagram. Ma trzy słabe piony. Ta pozycja na pewno jest lepsza dla mnie. If I start winning, we can play Vino-Vino. But I don't want to start playing Vino-Vino until I start winning. Because it's such hype music. And I'm gonna feel terrible if I'm having a bad result. Yeah, he's alive. He seems to be doing pretty well. Still in Poland. Zdwajamy. To jest dobra pozycja. To jest naprawdę dobra pozycja. Dobra, to jest ciekawy ruch. Mat w jednym. Rozgrzewkowa. Alright, has he been playing any chess recently? Rozgrzewkowa. Come on. Dobra, D3 jest miękkie, na pewno D4 było dobre. Tą ścieżkę tak dawno grałem, że nikt tak nie gra, szczerze. Ale podejrzewam, że już w nextie nie da mi zagrać Janisza, bo sama widać, że nie ogarnia. Dobra, Roszadę muszę grać szybko i pewnie, jak się czuję, okej. Okay. Yeah, if you lose it, he gets my English homework help again, exactly. No dobra. Spoko, nie wnikam. Widzę to, czuję to. Czuję tą pozycję. Tak jest. Naprawdę czuję tą pozycję teraz. I gram to. To już jest taki atak. O, wygrana. I to całkiem gładko. GG. 1-1. Ten Halloween jeszcze raz odda. Dobra, wystraszyła się. I only know the lyrics of the chorus. Before anybody gets too excited here. No nie byłbym sobą, gdybym nie poświęcił. No come on, no. Vino, vino.
pomoże ci. Wina, wina, lalej mi. Bronimy mata, dajemy szacha. Dobra, trade. Wiem, że czas gorszy, tu wywalone mam. Pokchamp. No dziewczyno, ja mam 20 sekund, to przecież całą partię możemy zagrać. Dwa, jeden. Wow, widać kto robi progres szachowy, jak to gra Londona, no. Już tak powiem, zasadnicza zasada antyprogresu. Słabo to wyszło. Dobra, tak. Robię sobie roszadę, już jeden problem z głowy. I zagram C5 nagle. Oddajemy piona, którego mamy przewagi, bo mamy dwa pionki przewagi, jeśli umiem liczyć. Ale istnieje szansa, że się tutaj mylę i że ten pionek jest jeden. Tak, był jeden. Okej. Okay. No problem at all. Tu się zasłaniam. Wszystko stoi, git. No, ta wymiana niepotrzebna. Okej. Okay. A to akurat dziwny ruch. Oh, darn. He's gonna take the draw? That's fair. Dobra. Rewanż. Miałem dużo gorszy czas, więc wziąłem remis. Tak naprawdę bulety będą tutaj kluczowe, nie? Dobra, i skoczka F6 poproszę. O, niemożliwe, że to zna. Ha! Słucham? To jakaś pułapka debiutowa, której ja nie znam, czy po prostu podwalenie wieży za darmo? Wstawiam to drugie. Rel? Po roszadzie tutaj nie ma kontry. Ale stomp. Jeżeli to wygram, of course. Dobra, G5, H4, ale tandeta. Kiwka. Roszada. No, counter at all. Easy peasy. Teraz zagra na pułapkę i złapie się na to i przegra partię. Opinia? Mimo RL, essa, byczku. Dobra, teraz 5 buletów. O, znowu muszę wysłać linka. No dobra. Oj, tracę pionki. Tego nie zauważyłem. Co krzyczysz? A, scena. O. Miałem złą scenę, sorry. Dobra, widzę, że nerwy ją łapią. Fuck. A w sumie S. Zapomniałem, że to jest minutówka. Haha. Man, I'm so slow today. Fuck! I'm so slow. What the hell? I played the game too well. Siema. Witam serdecznie. No ja też witam. Jazda z kobietami w szachy na tym kanale to powód, dla którego opłacam internet. Ha, dobra, ale ciekawy manewr. Gdzieś tu poszedł inting. 4,5 do 2,5. Wystarczy jeszcze jeden punkt, tak? Muszę grać szybko i pewnie. Tu. Dobra, strategię oddaję. Trochę game over chyba.
Teraz już serio game over. Dobra, wygrałem już ten pojedynek. Jak jest best of five, to chyba już wygrałem. 5,5 do 2,5. Ale dobra, wykorzystam moją... Wykorzystam moją szansę, żeby pokonać ją jeszcze raz. To ja ją powinienem błagać o remis, nie ona mnie. Opinia? To ona ma WGM, a ja nie. Dobra, jazda. Na wygraną gram. On chce się poczuć doską. Debatuje gwiazd. W układzie słonecznym. S. That's alright. I was trying to push this for a win. I don't know. It was... That's 10 games, right? I actually don't even know if that's 10 games or not. Wait, what's the current count? That's 9? Oh, well, it doesn't matter, because I've already lost. I can't score enough. I planetą nie jest. Pod dymy. Ale w sumie co? To wie. Merkury, Wenus, Ziemia, Mars. Aha. Wpadłem w jakąś pułapkę z TikToka. No dobra, muszę dymić na siłę już, nie? Tu mi grozi mat. Dobra, co jest? Sześć. No dobra, GG. 6,5 do 3,5. Czy jestem zadowolony z wyniku? Tak. Czy jestem zaskoczony wynikiem? Nie. Thank you for keeping track of the score. GG's. He played much better than I did today. It was fun. It was really fun. And thank you so much to Nicola for setting it all up again. Yeah, he played really well. I threw the first bullet game so hard. I played way too slow for whatever reason. Thank you very much for the games, Nemo. To be honest, I haven't been playing Blitz games since last year. I'm playing only 10-minute games. Fajnie, widzowie, bo no Nemo ma WGM-a, czyli najwyższy tytuł damski, ma arcymistrzynię, a ja, jak wiecie, mam arcykreta, nie? No nie słyszy mnie, natomiast mimo wszystko, thank you very much, Nicola, for organizing this kinda small event. Kurde, czemu ta muzyka leci? Dobra, to skipnę, bo to akurat może trochę źle brzmieć, jak ktoś po angielsku ogląda. Kurde. Gratulacje z Bartosz. Uśmiech. Thank you very much, Nicola. It was a pleasure for me and my community. I think they are so proud of me. It's always a surprise when untitled player is winning against the highest possibility titled player. Zdenerwowana jest? Masz gryzotkę? Czekajcie. Let's see. Chess on Chess TV? I know, right? So, I can play the pool a little bit, or I can play some more random streamers for a little bit. Sadek, idzie grać randomowych streamów, to... Idzie ogrywać randomowych streamerów, to dlatego weszła w partię ze mną. No nic. Poliszek z QC dał jej szansę. A wiecie co? Od kiedy streamuję, to chyba nigdy nie wygrałem na nią pojedynku. A już na pewno nie na buletach i nie na blicach jednocześnie, nie? I will play more random streamers. No co, no, reruję. Kim ja jestem? Ty progres czy ona regres, jak czujesz? A wiesz co? Kurczę, nie wiem. Wydaje mi się, że trochę sprogresowałem. To na pewno. Jednak siedzę przy tych szachach. Ewentualnie bof, nie? Patrzcie, to jest w ogóle pułapeczka na plus 2,5.
To jest przygotowana pułapka, więc to na pewno jest progres, bo 3 lata temu tego nie znałem. I faktycznie tutaj nie ma dobrej odpowiedzi. Tylko po tym, ja chciałem zagrać tak. I po tym chciałem zagrać tak. A ona tego nie znała w ogóle, zagrała jakieś turbo miękkie roszadę, no to se zbiłem. Jeszcze poprawiłem strukturę. Zobaczcie, że tutaj nie ma co być łasym, bo jak za bardzo będę łasy, to zaraz tu jakieś nieprzyjemności. A tak to, no okej. Okay. Koniec D3 i gramy, tak? Mam jakość więcej, lepszą pozycję. Kobita się 3 lata z depresji leczyła, a ten przyszedł i znów ja rozjebał. Ale wiesz, czy to jest jakby powód do dumy, że pokonałem kobietę? Jakby to był równy pojedynek, nie? Ja bym uważał, że to było po bratersku i zagraliśmy równą partię. Znaczy no, źle to zabrzmiało. Chodzi o to, że nie chcę się wywyższać tym, że wygrałem. Po prostu równy pojedynek. I raczej ona nie jest z tego powodu zła jak coś. Ja też nie. Bardzo mi miło, że miałem szansę zagrać. Serio. Spoko było. No, but Krejcik played really freaking well. He's been playing awesome. Tu. Dobra, ta partia zasługuje na pewno na jakieś zerknięcie wokół tego. Zobaczcie proszę, że tutaj zagrałem bardzo ciekawy opening. Mianowicie, widzowie, no to jest zaproszenie do tańca. Yeah! Tak jest, kurde! Poświęcenie Hetmana. No, dla niektórych to byłoby oczywiste, ale ja jestem słabym szachistą. Dla mnie to nie było oczywiste. To był błąd, pożałowałem po posunięciu, no. Ja bym się miał teraz zastanowić, to wszystko tu wygrywa, ale miałem prosty plan. Tu i szach. I po tym szachu są widły, tak? No, ale trochę poświrowaliśmy. No i tutaj pomyślałem, że już na pewno to wygram, nie? No i tak też się stało, no. Dwa wykrzykniki w jednej partii, widzowie, no. Ciekawa sytuacja. Bartuś, co się stało? Widzowie spadli? Kiedyś mówili, że nie chcesz mieć z nią wspólnego, nią, a która cię okrada. Teraz nazywa cię randomowym streamerem, a ty lecisz jak taki brusik po 400 zł. Gdzie twoja godność? Gigarel pasta. Tragedia, widzowie. Podejrzewam, że w ramach pokuty musicie mi wysłać jakiegoś sporego donata typu tysiak, bo to nie wiem, jak się pozbieram. Że ja się w ogóle schylam po 400 zł. Słuchajcie? A, jaki brusik tam pisze piesek? Jak widzę tam emotkę, tylko brusika widzę. Bardzo ciekawą pułapkę zastosowała, w którą wpadłem. To pokażę dla potomnych. Zobaczcie, to ciekawy temat. To wszystko teoria, ten koniec C5 niekoniecznie. I tutaj zagrała na pułapkę. Bo tu się prosi zagrać skoczek G4, żeby atakować jednocześnie to i to, tak? Ale zobaczcie, że goniec jest związany, nie? I to jest ten problem. I ja tak podwaliłem, no. Zrobiła mi z klika, tak? A to wygląda, jakby zrobiła zarąbistą 5-head pułapkę. Dobra, widzowie, no co? Dzięki do dzisiaj. Fajnie było grać Nemsko. Fajna dniówka. Pograliśmy trochę. Jest kozok, dobra, right kozok. Elo, dobranoc. Napiszcie, może się skończył albo zaczął, bo w sumie ma dużo widzów. Elo.